Cześć, cześć Boże, kochani, witam Was serdecznie. Postanowiłem nagrać kilka słów. Może tytuł jest dość mocny. Bałagan i syf i będzie jeszcze gorzej. Dlaczego? I o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest jakby w fakcie i trybie przygotowania. Otóż w moim mieście prowadzone są rozmowy na to, żeby przenieść jeden z największych festiwali rockowych. Ciężkiego metalu, czyli black metal, który propaguje pan Jurek Owsiak i właśnie do naszego miasta Czaplinka i okolic, więc dlatego chciałbym uczulić wszystkich na to wydarzenie i na to miejsce, że to jest bardzo duże zagrożenie i może być spustoszeniem jeszcze większym dla młodzieży, która i tak już jest bardzo pogubiona. Przypomniało mi się też ostatnio, że kilka lat temu, jak ktoś chciał wybudować duże fermy świń w naszej okolicy, to ludzie się zebrali na rynku i bardzo dużo pikietowali, naklejali sobie naklejki na samochody, że nie chcą tych ferm i tak dalej. Więc myślę, że może trzeba było się zastanowić, czy ta sfera duchowa nie jest również bardzo ważna i żeby tutaj gdzieś zademonstrować to, że nie chcemy czegoś takiego na naszym terenie burmistrzowi i ludziom, którzy zarządzają miasto, bo jak widziałem wpisy na Facebookach zachwalające i to do ludzi kościoła to wydarzenie, no to powiem szczerze, że to mnie gdzieś dzisiaj w sercu jakoś zagrało na Eucharystii, żebym powiedział o tym kilka słów, że jest to jedno z mocnych też zagrożeń duchowych dla młodzieży, bo będą tam przecież różne metale, które propagują okultyzm, różne zespoły, przepraszam, które propagują okultyzm. I tak naprawdę jest tam oddawana cześć złemu duchowi przez tą muzykę i różne gesty, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby przynajmniej uczulić, może porozmawiać, spróbować cokolwiek zrobić, bo przecież w naszym mieście zaczyna być coraz bardziej propagowane różne kultury, subkultury i różne ideologie, które tak naprawdę wypierają prawdziwą ideologię rodziny chrześcijaństwa, między innymi na przykład święto kolorów, tak, które jest też już drugi rok z rzędu robione, ludzie z rodzinami chodzą, nikt o tym nie mówi, że to jest tak naprawdę oddawanie czci Buddzie i jest to też, jest to, może być to też zagrożeniem duchowym, w zależności w jakim stanie człowiek jest, więc nie będę dalej o tym mówił, natomiast jest syf. Może mocne słowa, ale może być jeszcze większy, więc zachęcam też do modlitwy i do tego, żeby spróbować, żeby w naszym mieście to się nie odbyło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.